wstydźcie się przed wyborcami, przed mieszkańcami Polski, obywateli Małopolski, Podkarpacia. Co zrobiliście z telewizją? Zniszczyliście tą telewizję. Nie mogą tego oglądać. Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią, nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje. Szanowni Państwo, was to śmieszy, ale mnie to naprawdę nie śmieszy. Boleją nad tym.